Boże, Kamil i Beata z tej strony. Zaczynamy dzień siódmy, nowenny, z miłosiernym pasterzem. Módlmy się dziś, aby Bóg umacniał więzi w rodzinie. Ewangelia rodziny karmi te ziarna, które wciąż oczekują na dojrzewanie, oraz musi troszczyć się o te drzewa, które stały się suche i nie mogą pozostać zaniedbane. Prawdę tę rozumiała także matka siedliska, zakochana w dobrym pasterzu. To on jej nie odrzucił, nie zostawił samej, lecz szukał, bronił i na ramionach swych przyniósł do owczarni. Dlatego też sobie, właściwym miłosierdziem i cierpliwością, formuje siostry przełożone, a jej słowa mogą się stać wskazówką dla każdego, kto zajmuje się wychowaniem. Bądź pewną, że milsza Panu, tysiąckroć jest dusza ułomna, słaba, która zna swoją nędzę, z niej się pokaża i do Boga ucieka, jak inna, mniej ułomna, na pozór doskonalsza, a w sobie zaufana i na sobie oparta. Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i razem z Tobą proszę. Aby Pan życia, który w swoim nauczaniu stawiał dzieci za wzór tych, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego, uczył szacunku dla rodzącego się życia i był źródłem inicjatyw wychowawczych zgodnych z chrześcijańską wizją życia. Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach. W intencji dziadków, aby Pan pomagał im w mądrym współdziałaniu z rodzicami, w przekazywaniu wiary i wychowaniu dzieci. Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach. Aby Pan dał naszym rodzinom dobrych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach. Aby dobry Bóg obdarzał nasze siostry, nazaretanki, wszelkimi potrzebnymi łaskami. Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica błogosławiona Maria od Pana Jezusa, dobrego pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzania Królestwa Twego na ziemi. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę.